Cześć, witam was bardzo serdecznie. Dzisiaj skończymy sobie akt drugi. Tak więc w naszym dzienniczku mamy tajemniczą wieżę i musimy znaleźć jeszcze jedną sefirę. Tak więc idziemy do detektywa naszego starego Raymonda, który już nie jest Raymond. Azar Javed! Taki frajer, co się za niego przebiera. To czy on tu jest? O, medalion wibruje, znaczy jest. Wstawaj. No wstawaj. Jesteś wreszcie. Ano jestem. Wiem już wszystko. Kalkstein współpracował z Baraniną. Mam na to niezbite dowody. O co znowu chodzi? Zwabimy ich w zasadzkę. To będzie niebezpieczne. Zbierz sprzęt, przygotuj się. Przyjdź, jak będziesz gotowy. Pomyślimy. Tak? Jestem gotów zająć się Baraniną. Dobrze, dobrze. Musisz zniszczyć zbrojne ramię Salamandry. Zabij go. To nie będzie łatwe, ale spróbuję. No to idziemy do Baraniny. Znaczy się... Kurczę, kompletnie nie pamiętam tych momentów. Już wiem, co zrobię. Muszę znaleźć sposób na tych... No nie. No dobra, płacz. Kolejne 20 arenów. No, a jego jeszcze nie ma, fajnie. Pewnie pije w karczmie. Chęt do żeni strażnicy. Chcą coraz większe łapówki. No, to ciekawe, gdzie on jest. Zaraz, mapkę mamy tu. Różne widziałem dziwadła, ale takie... Nie do jego domu mnie zaprowadzi, tak? Patrz, nie! Do detektywa? O chuj tu chodzi. Aha. Muszę wciągnąć Azara w pułapkę. To po chuj, bo ja po Baraninę leciałem. Kurwa, niepotrzebnie przedłużam materiał. A może trzeba powiedzieć, że zabiłem Baraninę. Coś w tym stylu. Kurde, nie wiem, nie pamiętam. A ty co, frajerze? Tak? Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś Baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Javeda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc... Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Poza tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi kły, pozbywając się Baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy? Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz.
Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i cienie. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie? Ktoś dzwoni, ja nie wiem kto. Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Dobra, wróciłem. Jak mogą rozłosić jednym telefonem? Kurwa, jak jeszcze coś przyjdzie, jakiś SMS. Musiałem numer podać, no sorry. Co mi się tu... Kurwa. Okej, wróciłem. Jestem z powrotem. Remont będzie na mnie czekał pod wieżą na bagnach. Super. Muszę rozmieścić sefiry, bo... Dobra, robimy obeliski. Musimy w każdym obelisku na... Kurwa! Okej, wróciłem. Jestem już na bagnach. Idziemy do pierwszego obeliska. Okazało się, że po kryjomu bez mojej wiedzy włączył się Steam. On czasem psuje, czy głównie psuje. Bo się dowiedziałem, że by się tak Wiedźmi nie wyłączał, to musi być wszystko powyłączane najlepiej. Bo to obciąża procesor. Jest! Pierwszy obelisk. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Wkurza mnie to, że przy każdym obelisku on będzie tak pierdolił. No ale trudno. Ta, to brakuje mi tylko jednego znaku. Kurwa, przegapiłem. Które zaraz będziemy mieli, bo wieży się znajduje. Zajebiście! Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. No, nie zawieszaj mi się tu. Zapisuj. Czyli w drugim akcie zdobywamy 4 znaki. I mamy wszystkie, zajebiście. Jakoś później chyba po tym nie ma. Dobra. Evil time! No dawaj się tu. Dobra. Dawaj, idź. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Super. Ale ty mniej pierdolenia, więcej roboty. Jest kolejny. Tak przez całe bagna trzeba zapierdalać. Sefira się nie chce walczyć z tamtymi. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. To jest chyba przy kaplicy będzie, tak? Chociaż może nie. Podajmy jakiś echinops. Słyszę. No tak. Dobrze mówiłem przy kaplicy. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Szył druidów. A tu gdzieś jeszcze? Jakieś ciała były, już nie pamiętam. Sefira połączyła się z obeliskiem. Expa dostajemy, zajebiście, nie? Stare zaklęcia wciąż działają. No, teraz u druidów. Za każde umieszczenie Sefiry mamy expa. W sumie nie narobimy się. Expik rośnie. Sefira połączyła się z obeliskiem. Zawsze 100 expa, nie? Widać, stare zaklęcia wciąż działają. To będą wilki chyba, nie? Coś tam się rozświetliło, widziałem. Sefira połączyła się z obeliskiem. Widać, stare zaklęcia wciąż działają. Super. Bardzo mnie to cieszy. No nie jeździ za tym. Nie, to już tu. Oho.
Hinops. Kezak. Sephira połączyła się z obeliskiem. Jeszcze gdzieś. Stare zaklęcia wciąż działają. Jak tam dojść? To już będzie ostatni? Tak. I idziemy do wieży. Dobra, zaraz trzeba ukrążyć jakoś tą zawaloną wieżę. Zaraz będzie koniec. Zaraz będzie koniec. Kurwa. Super. Nie! Kurwa, jebie was. No włącz się! No i wypierdalać. Dobrze idę? W miarę. Spierdalać. Tu! To już wszystkie sefiry. Dobra. Medalion drgają szalony. Zaklęcie działa. No bo są utopce, człowiek. Powinny stać otworem. Mogę powiedzieć Kalksteinowi, że wykonałem Hinops. To! Jest tak, cfel. To elementarne. Niedługo dowiesz się prawdy. Nie ekscytuje cię to? Jestem mutantem. Uczucia są mi obce. Wolę skupić się na zadaniu. Mam przynieść księgę zwierzy? Tak. Pośpiesz się. Nie możemy pozwolić, żeby Kalksztajn nas ubiegł. Mam nadzieję, że ten morderca połknął haczyk. Pracuję nad tym. Chyba, żeś ty połknął haczyk. Wchodzimy! Ale to jest wszystko ekscytujące. Yes! Krąg wodnej bramy. Yes! I Axie. Oho, mam już wszystkie znaki. Jest i kufer, ale tu w chuj rzeczy. Bierem, jest i księga. I mamy ten zajebisty eliksir. Na który z czasem... Ha, cały kimponek. A przeczytajmy sobie jeszcze książuczkę. Będziemy mieli tarczę Alzura. O człowieku, zajebiście. Dimeryt. Dobra, kochani, to już koniec. Ja teraz wyjdę, będzie scenka, troszeczkę walki. A pożegnam się już z wami teraz, ponieważ potem ładnie to wszystko będę chciał wyciąć. Potem nie będzie czasu, bo się już przerzuci od razu na trzeci akt. Tak więc, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć, trzymajcie się. Chciałbyś poznać całą prawdę? Bardziej niż myślisz. Mam tylko pytanie. Kiedy wpadłeś na pomysł, żeby podszyć się pod Raymonda? Sam mi to podpowiedziałeś. Deptał mi po piętach, a ty mu zaufałeś. Byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Nie pomyślałeś o tym, że staniesz oko w oko z Wiedźminem? Cóż, byłbym głupcem, gdybym nie wykorzystał okazji. Dobra, dosyć gadania. Teraz grzecznie zaprowadzisz mnie do miejsca, w którym ukryłeś rzeczy skradzione z Kaer Morhen.
panie, słucham i jestem posłuszny, jak mawiają dżiny. Magister, skończ z tą błazenadą i zajmij się Wiedźminem. Widzisz, Wiedźminie, Azar nie czuje się komfortowo w środowisku wodnym. Wszedł na grząski grunt i potrzebuje speca od mokrej roboty. Utrapienie z tymi magami ognia. Świetnie. Dwie pieczenie na jednym ogniu. Azar, głupcze! Dałeś się wykiwać Wiedźminowi! Znów niemal zginąłem przez ciebie! Milcz, wycofujemy się do bazy w dzielnicy handlowej. Szybko, zanim zneutralizuje truciznę. Jeszcze się spotkamy, dziwolągu. Gdy leżałem nieprzytomny po spotkaniu z Javedem, na bagnach doszło do nieuniknionego. Skojatel starli się z zakonem. Obie strony przeczuwały nadchodzący konflikt i chciały sprawdzić wroga. Rutynowy zwiad przerodził się w regularną bitwę. Zakon zwyciężył dzięki dobremu rozpoznaniu i determinacji, która wynikała z niezachwianej wiary. Skojatel zrozumieli, że droga do wolności będzie okupiona krwią. Nie widziałem starcia na bagnach. Do czasu, gdy odnalazła mnie Triss, leżałem nieprzytomny niedaleko pola bitwy. Po raz ostatni dane mi było zachować neutralność.